Timson Gabor, pozdro. Kurwa, no weapon. Face kurwa ostry, ja pierdolę. Nowy Roka, on dalej z takim samym przygłupem pierdolniętym. O no! Ty kurwo! Tak, tak, już reklamuję TeamSpeak. Już reklamuję TeamSpeak. Zobaczcie, tu siedzi wylewiarz, będziecie mogli z nim pogadać. Zobaczcie, ja na przykład wchodzę tutaj do kolegów jakiś. Siema, co tam? Siema, pozdrowicie? Siema. No to, że pozdrowię. Dzięki, dzięki, trzymajcie się. Siema, pozdrowicie? Siema, pozdro. Nie, tych też nie pozdrawiam. Co, co wyzywasz, wylewiasz, co? Zobaczcie, widzę, w jaka atrakcja, możecie wejść i dmuchać na kanale i im niszczyć rozgrywkę. A wszystko to wystarczy tutaj wpisać IP serwera Zoni. Jesteście na najlepszym TeamSpeaku, kurwa, w Polsce. Proszę bardzo. Możecie mieć nawet swój kanał jak Bombonek, albo Lizak, albo Don Czapa, albo Kubuś Biskup, albo Skredzio. Siema! Wypierdalaj, kurwa. Dobra, dobra, idę se stąd. Wypierdalaj, kurwa. No, czy widzicie, jest, że tak powiem, bardzo wesoło tutaj. Kiedy wypłata za moderację? Jak ty jesteś obim bokiem, kurwa, jebanym. Ledwo tydzień ma moda, już by chciał wypłatę. To ty mi powinieneś płacić, że tu masz moderatora. Ty mi powinniście płacić za to, że możecie moderować tak wspaniały kanał. Na pewno za was znaleźliby się chętni, którzy za darmo by pełnili tą funkcję. Ja pierdolę, 2020 rok. To kurwa, czaisz? Pamiętam, jak z zimnym ogniem, kurwa, stałem na balkonie 20 lat temu u rodziców. Mówię, ja pierdolę. 2000. No co, wy nie pamiętacie, co robiliście, jak mieliście 5 lat? Albo 6? Nie? No co wy? Dobra, jest taki, sprzedam wam takiego protipa. Protipa wam sprzedam. Jak chcecie zapamiętać jakąś chwilę, to musicie tak sami do siebie powiedzieć. No nie, no kurwa, zaraz kończy się z Long Request, no przecież wy jesteście spierdoleni. To musicie sobie tak w głowie powiedzieć, że chcecie zapamiętać tą chwilę. I jak będziecie mieli te słowa w głowie, zapamiętaj tą chwilę czy coś takiego, to zawsze wam się będzie kojarzyła z tym, kiedy ją wypowiedzieliście. Naprawdę tak jest. Porobieni. Noworoczny młodzik. Ja pierdolę, wy jesteście chorzy na łeb. Dobrze, dobrze. Myślałem, że będziecie mieli na przykład postanowienie, żeby mnie nie wkurwiać noworoczne. A tu chuj. Dalej to samo. Ojej. I mam wrażenie, że... Co to się stało? Czemu ludzie od jednego streamera takiego nie potrafią wykrztusić z siebie słowa, tylko napierdalają same emotki? Bo mnie to zastanawia na przykład. Są jakieś boty podstawione? Jakie tutaj macie parówy? Zobaczycie, za 5 lat to będzie na porządku dziennym taki odcinek. Młodzież się będzie włamywać do sklepów, żeby nagrać odcinek i się wybić na YouTubie. To już będzie normalka. Tam już będą pranki, kurwa, że będą dzwonili, że bomby są na lotniskach i będą wbiegali pod samoloty, kurwa, dzieciaki. Zobaczycie, świat zwariuje. W przeciągu 10 lat to już będzie, kurwa, destrukcja. Zobacz, taki odcinek ogląda 500 000 osób w 7 godzin bodajże, 8. Myślisz, że ktoś nie będzie chciał zrealizować takiego pomysłu? Jak kamerzysta? Wariatów nie brakuje. Ile kary można? No, za dzwonienie, że jest fake bomba, to można dostać nawet 10 lat więzienia.
i potężne grzywne. No gdzie to się tak napieprzają? Pod tobą jedno piętro. Tylko to mam obsrane. Wow, podnieś. Oh my god, bro. Titan, j'y plais, j'y j'en, j'y veux pas, yeah, yeah. Ouais, man. Yeah, yeah, dance on my chuj, bro. Kurwa, słuchawki podłącz, sieciu. Shut up. Dobra, i tak mi się z wami, kurwy, nie chciało grać. What the fuck, kurwa jebana, ty szmato! Szmulu, ty kurwo!